Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy już na studiach w akademiku. Tak sobie tutaj rozegramy pierwszy dzień, zobaczymy jak te studia będą wyglądać. Jeżeli odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, suba na kanale. A my co? Zaczynamy? Dobra, sytuacja wygląda tak, że nasz Piotr dostał się na wybrany kierunek prestiżowy. Zdecydowałam się w końcu na fizykę i zmieniłam mu też aspiracje na ambitny student. Musimy osiągnąć trzeci poziom umiejętności analizy i dyskusji, więc niech sobie poćwiczy to dyskutowanie, bo przyda mu się to teraz. A co tam jeszcze mamy? Tak, lekcję już odrobił na poprzednim odcinku. Mamy prezentację, egzamin i praca semestralna, czyli trzy różne rzeczy. No to fajnie, my nie mamy dużo czasu. Chyba 7 dni trwają studia. Pierwszy semestr, bo ma 2 semestry, po 3 kierunki, 3 zajęcia. Tak, ma mechanikę i magnetyzm, prawidła napraw i eksperymenty. O, czyli będzie robotyka potrzebna. No to też przydałoby się poćwiczyć tą robotykę trochę. Majsterkowanie i robotyka. Tu było w tym, na tym kierunku chyba jeszcze logika, nie pamiętam. No zobaczymy. No przez to, że mam ten mod na skrócenie studiów, nie wszystkie zajęcia, że tak powiem, będzie musiał odbyć. Ale tutaj w budyneczku, z tego co pamiętam, były roboty, na których można sobie ćwiczyć. Tak, wbiję pierwszy poziom dyskusji, analizy dyskusji, to pójdziemy sobie na spokojnie. Zaczniemy tą robotykę trochę, bo nie ma nic z tym związanego, a zajęcia mamy dopiero za 8 godzin, więc ma sporo czasu. Dobra. Już możesz go odwiedzić? Już tam wybiłeś ten level? Dobra, wbił. Odwiedź klub sam. O, przeniesie nas. Okej, dobra, będziemy sobie tutaj działać. O, i są stanowiska. Nie możemy nic, bo nie mamy części, więc niech sobie tylko pomajsterkuje może na początek i potem będzie tworzył te części, to stworzymy jakiegoś gadkobota. Może. Ojdź. Bolesny temat. No niestety. Jak jest się lebiodą, to tak jest, a widzę, że on jest wielkim lebiodą. Masakra. Chociaż zabezpieczył twarz. Dobrze, dobrze. Niech sobie ten nasz geek trochę podniesie poziom tej robotyki, bo nawet nie ma... O, początek semestru. I super. Robotykę ma na pierwszym poziomie, no to jak nie chce mieć dwójki na koniec semestru, to przydałoby się ją trochę podszkolić. Ale myślę, że kupimy mu też książki, bo nie chce, że na okrągło tworzył te roboty. Jest to czasochłonne. O. Kolega poznał. No tam weź, działaj z tym. Za niedługo masz zajęcia, 6 godzin. Dzisiaj mamy 2 przedmioty. Tak, lubi robotykę. Mamy ten i potem mechanikę. Dobra, wiesz co? Wróć do akademika szybciutko i kupimy ci książkę o robotyce, bo tak to, że tak powiem, nigdy nie wbijesz tego poziomu. Za długo by to trwało, szczerze mówiąc. A później, jak będziemy mieli wyższy poziom, to stworzymy sobie jakieś robota czy coś. No robot, że tak powiem, no nie będzie mógł być naszym partnerem. Kiedyś sobie tak grałam, że Masimka miała robota jako partnera życiowego, ale no niestety roboty nie zachodzą w ciążę. A przyda nam się dziedzic, który odziedziczy po nas majątek, który mam zamiar zdobyć. Co ta Greta chce? Ona ciągle chce się z kimś przyjaźnić. Warto spróbować. Ostatnio ci wyszło, to może teraz też ci pyknie. Okej, jesteśmy w akademiku z powrotem. I czy tu gdzieś jest półka z książkami? Jest. Kup książki. I znajdźmy książkę w umiejętnościach. I majsterkowanie może też mógł kupić. 3.
A łuki kosmiczne też mu kupię, bo wydaje mi się, że później będziemy musieli też ich uczyć. O, jest robotyka. Dobra. Czytaj. Gdzie ta robotyka? Robotyka tom pierwszy. Już tam byłaś. Boże, byłem. Nie muszę tam już iść. Dobra, niech on się uczy. A zaraz pójdziemy na zajęcia. Jak tam jego potrzeby? No jeszcze chwilę może się pouczyć. Zajęcie ma za 3 godziny. No to nie się pouczy, pójdzie na zajęcia, a potem ma niego za 2. Może nie będzie w krytycznym stanie. Miejmy nadzieję. Dobra, drugi poziom robotyki. No powoli to leci, no ale nie ma co. Ten pierwszy dzień to raczej trzeba się trochę poduczyć, trzeba go trochę podszkolić, bo boję się po prostu, że skończymy z samymi dwójami na koniec. To byłoby słabe. Dobra, za godzinę zaczyna. Idzie z książką na zajęcia, no i dobrze. Będzie z książką o majsterkowaniu. O, poszedł na zajęcia. Super. Poszedł, poszedł. Dobra. To widzimy się w takim razie, jak wrócić z zajęć, nie ma sensu tutaj siedzieć. Dobra, Piotr wróci już z zajęć, odrabia teraz prace domowe, potem będzie musiał zabrać się już pomału za prezentację semestralną, żeby zaczął już robić te zadania na zajęcia. Nie ukrywajmy, ale chwilę raczej mu to zajmie. Są to proste rzeczy. Wrócił z zajęć, zjadł, ogarnął się i może pracować. No fajnie było, gdyby skończył z szósteczkami, no ale nie musi kończyć z wyróżnieniem. Ważne, żeby zdał te studia. W końcu poświęcimy na nie całe jego życie jako młody dorosły. No i też fajnie, jakby poznał tu jakąś panią. Zobaczymy. To uda coś na przyszłość znaleźć. Chociaż myślę, że tak do połowy życia jako dorosły, czyli jeszcze sporo. Minimum 4 simowe tygodnie. Nie będziemy raczej szukać mu żony. Będziemy go raczej maksować. Schowaj to do wyposażenia, później to poprawisz. Na razie odrób lekcję do końca. O, coś mu tam wpadnie. Ciekawe, czy robotyka, czy majsterkowanie. Robotyka, trzeci poziom. No i super. Nawet nie wiedziałam, że jak robi lekcję, to mu też rośnie poziom. Dobra, on sobie tutaj będzie odrabiał to. Że bardzo ładny jest ten akademik. Coś prosty, ale taki ciekawy. Fajnie też, że pokoje są różnych rozmiarów. Można je mieszkać samemu, tylko czemu on jest tylko różowy? Wydaje mi się, że powinny być bardziej neutralne kolory jednak w akademiku. Dobra, on... no to jeszcze zacznij sobie... A, chcesz z kimś pogadać? Kto to jest? Ktoś gra na skrzypcach. Jasne powitanie. Przywitaj wszystkie panie. A, to sobie poszło. Ponura rodzinna. Boże, jakie dziwne cechy. Licz programowanie. Dobra, i co pociesz to programowanie, bo przecież... Kontrolę przejął ktoś nad twoim życiem. Nie spełniasz swoich pragnień. Ta kupota. O, ta pani byłaby fajna, tylko jest nieprzystępna. Ale musimy ją zapamiętać. Przyda nam się. Dziel się pomysłami, entuzjazmu i nowym show. Kumpelem możesz się poentuzjazmować. Przyjazny, entuzjazmuj się nowym show. Już nie programuj. O, tobie też się przydałoby coś zjeść w ogóle. Zjedz coś na szybko. Kanapka z serem i szynką. Ciekawe, czy się tym naje. Szczerze wątpię. Potem skorzystasz z toalety, wykąpiesz się.
Ona je się tą kanapką chyba trochę. Potem pooglądaj sobie jakieś komedie może. Żeby ci trochę wzrosła zabawa, bo masz strasznie niską. A za niedługo zajęcia. O, loteria dzisiaj. Może zostanie milionerami. Już w ogóle nie musiałby pracować. Pracowałby tylko hobbystycznie. Jako naukowiec. Strasznie powoli to leci. Dobra, idźcie jeszcze kimni, bo niestety, ale zajęcia zaraz się zaczynają za 3 godziny. To idźcie prześpi jeszcze. Dobra. O! Mówię o obawach o spełnieniu pragnień. Boże. Aha, śpiewam ten strój Supermana. Genialne to jest. Strasznie mi się to podoba. Ej, nie śpi już. Zajęcia się zaczynają. Greta, sorry, ale nie mam czasu, idę na zajęcia. Dobra, niech idzie sobie. Tak spokojnie mija na ten pierwszy dzień. Nie, on musi iść na zajęcia. Dlaczego on na nie nie idzie? Chodź mi, że on poszedł na te zajęcia. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia, co on robi. Chyba już był na tych zajęciach. Za 2 dni, za 2 dni, za 2 dni. To chyba był już. Teraz odrabia pracę domową. Gdzie ty jesteś? Sim nam zginął. A tu jesteś. Dobra, to wiele wyjaśnia. Siedzisz sobie na ziemi. I fajnie. Ładny kadr. Niech sobie odrobi tą pracę domową. Jak mamy zajęcie dopiero za 2 dni, to możemy trochę poszaleć. Coś ciekawego porobić. A, te już są za 24 godziny. Ojej. No ale cóż. 24 godziny to zawsze kupa wolnego czasu. O, tu coś jest, jakaś kafejka. Odwiedzimy ją? Zamów jedzenie. Na miejscu. Ojej, ale to takie same słodycze. Greta, czego ty chcesz? No i super. Ale czekaj, tu była stołówka. No, będzie się ładowało. Dobra, to już poza kamerą. O, może zaproś ją. Dobra, przyjechała z nami. Chyba święcie loteria. Dziel się genialnymi pomysłami, rozmawiaj o obawach. Plotkuj. A potem pójdziesz sobie. O, coś tam się pojawiło, pokaż mi to. Miesz się największymi, pora udowodnić coś światu. Ej, to nie byłoby głupie, ale najpierw trzeba coś zjeść. Nie mogę. Od 17. Aha, fajnie. Czyli nic nie zjesz? Boże. Masakra. Ale gdzieś coś jest... Dołącz do drużyny sportowej. A gdzie jest drużyna e-sportowa? Już nie ma nic. Bez sensu. A. E-sportowy. No trudno. Myślałam, że dołączymy do drużyny e-sportowej, no ale nie dyredy. Może następnym razem zobaczę, jak to się robi i... Jesteś głodny, stary. A oni nie chcą ci dać jeść. Jeszcze godzina. To weź sobie, może coś jeszcze porób przez tą godzinę. Utrz się na ku... Zajęła ci siedzenie za małpa. Ja są zajęte. Dobra, to idź zamów tam bułeczkę jakąś słodką. Zjedz sobie bułeczka. Na spokojnie. Dobra, musimy wrócić do...
Teraz na uniwerek, w sensie do akademika. Już powinna móc zamówić, przecież już jest po 17. To jest grane. O, jest, zamów jedzenie. Spaghetti, o. Siema, laska, dawaj spaghetti. I możesz się z nią też przywitać, bo nie brzydka jest. Ciekawa, który pójdzie sobie. Brudna smakoszka, dobra. No, cechy ma fajne. Nadawałaby się na partnerkę. Ej, a jak będziesz to grał? Zagraj sobie z nim. To wzrośnie ci zabawę? Nigdy nie widziałem, jak Simowie w to grają. Aha. Jeszcze raz. Spróbujmy. Coś się zbagowało. O, chyba będzie działać. Ale fajnie. Taki ping-pong. Tylko, że to jest sok ping. Tak? Jak to się zwało? Sok ponga. Sok pong. No tak, no nie mogą dać alko. Nie byłoby to family friendly. Chyba przegrywamy. A nie, wygrywamy, przepraszam. Piję. Ciekawe, czy Sim będzie oszołomiony, na przykład jakby pije dużo tych soków. Nieźle im idzie. Święta rozgrywka. Ale ewidentnie wygramy. Bo zostały nam 3 kubki, a jemu tylko jeden. O nie, no. Wygraliśmy. Super. Dobra, leć do toalety gdzieś. Nie wiem, gdzie tu są toalety, więc leć na spokojnie sam. A tu są toalety. No to masz blisko. Nie powinieneś się ścigać po drodze. Możesz jeszcze zamówić sobie jedzenie. Weź sobie jeszcze babkę maślaną, a potem leć do domu spać. Dobra, ten odcinek jest już długi. Więc ja go kończę w tym momencie. On się uda teraz do akademika się przespać. A my widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!